Witam w jesiennym różanym raju Renaty. Chciałam Wam pokazać aspirynki, czyli róże Aspirin Rose firmy Tantau. Kwitną cały czas. To jest ich drugie kwitnienie, ale jest bardzo długie. W drugim miejscu tam kostrumyka kwitła nawet trzeci raz. Tam bardziej się tamtą różą zajmuje. I ona no, bez problemu potrafi zakwitnąć i trzeci raz. Także w sumie kwitnienie jest ciągłe. Prawie ciągłe. Także wystarczy tylko obcinać te kwiatostany. Pokażę Wam. Ona ma tak kolce rzadko. Na tych grubych pędach te kolce są długie. Ale na tych cieńszych to wręcz w ogóle można powiedzieć, że nawet nie ma tych kolców. Także nie na wszystkich pędach są kolce. To jest róża odporna na wszelkie warunki. Nawet w tamtym roku była nieokrywana. No i jedna tak była, troszkę jej to zaszkodziło. Myślałam, że warstwa liści, która tutaj spadła z lip, że jej wystarczy, bo tu co roku właśnie z tych lip spada ogromna ilość tych liści i było w tamtym roku ich tu wyjątkowo dużo, więc zostawiłam te liście i nie wiem, było z 30 cm, 40 tych liści grubości, ale jednak te liście z czasem opadły, później śnieg i mimo, że tam jeszcze kora była, to jednak to jest za mało, także lepiej robić kopce dla bezpieczeństwa. Nie będzie ryzyka w ogóle, że któraś tam może przemarznąć. Rosną mi tu parę lat. Jak są chłodne noce, to ona różowieje. Normalnie to jest różyczka biała. Taki ma żółty środeczek. Lekko pachnie. Leciutko. Niektórzy nawet mówią, że bez zapachu, ale jak ja tu mam 30 róż jakby w jednym szpalerze, to jest zapach wyczuwalny. Także jest lekki zapach. O, widzicie, i na tych cieniutkich to w ogóle jest bezkolcowa. U mnie tak jest do pasa teraz. Wysokości nawet troszkę wyżej. Czyli tak 1,20 m, nawet pojedyncze jakieś te kwiatostany ma. Nic jej nie przeszkadza, ani deszcz, nawet właśnie u mnie tutaj jest troszkę niedobór światła, o widzicie po południu, to tutaj ta rabata z Aspirin Rose jest w cieniu, w takim półcieniu. One troszkę odwracają te kwiatostany w kierunku słonka, ale cały czas kwitną, także jakieś takie niewielkie niedobory światła to ona znosi. Bo to nie można powiedzieć, że lubi, ale całkiem dobrze znosi. Rośnie w kiściach. To nie jest najnowsza róża, ale no bardzo udana, wyjątkowo udana, także i do nasadzeń. Najczęściej białe róże to nie, tak się brzydko starzeją. O tej nie można tego powiedzieć. Jak zasycha, to później sam się kwiat oczyszcza, tylko tak jak mówiłam, no wtedy już nie zakwitnie Wam trzy razy, bo zanim ten proces zasychania, później spadania tych płatków, zanim ona wypuści nowe, no bo jednak to ją zawsze też troszkę osłabia, to no to trwa dłużej. A gdy zetniemy te kwiatostany, a gdy, o, już jest pomocnik. A gdy zetniemy te kwiatostany, no to oczywiście ten cały proces przebiega dużo szybciej i no i bez problemu zakwitnie Wam trzeci raz. Mogę powiedzieć, że te róże Aspirin Rose to są najbardziej wytrwałe róże w ogrodzie, oprócz oczywiście piżmówek. Piżmówki wszystkie. Róże piżmowe są, kwitną też cały czas, bez żadnych tam specjalnych moich zabiegów, tylko nawożenie zwykłe. I róża tapnąca
węgierska róża pnąca, Święta Elżbieta. Też jest bardzo wytrwała róża. Także jeśli miałabym takie polecić, takie pewniaki, to właśnie to by była właśnie ta różyczka. Też babie owady, zobaczcie, tu akurat widać, jakaś pszczółka przyszła. Nie jest taki typowy pustaczek, także w sumie tu jest chyba z 4 okółki kwiatów. Nie jest to pełna taka róża, ale w pączkach bywa bardzo ładna. No te pączusie to są prześliczne, różowawe. No i młode przyrosty pędów to są bordowe, też to bardzo ładnie wygląda, jak ona zaczyna wypuszczać te nowe pędy. Teraz to już no nie ma tych nowych, wszystkie są zielone, ale gdy wypuszcza, to właśnie są takie piękne bordowe i na tle tych białych kwiatów to wtedy bardzo ładnie wygląda. A teraz no to jak widzicie różowa, jakby inna różyczka. To jest normalne właśnie w jej przypadku. Przejdziemy się tą aleją. Dopiero liście spadają, jeszcze ich nie ma tak dużo. Na wiosnę później te liście będę grabiła. Zostawiam je na zimę w takim stanie, na rabatach, tak jak one spadają, bo tu rosną zawilce, rosną funkie w różnych odmianach i to takie okrycie gleby jak najbardziej. Ale próbowałam w tamtym roku zostawić całkowicie liście i nie grabić, i zawilce te kanadyjskie, które właśnie tutaj Wam pokażę, one tak przez rozłogi się rozmnażają wiosną. Mają bardzo dużo białych takich kwiatuszków. Pięknie to wygląda właśnie pod tymi lipami. Może tam zrobię taką wstawkę malutką. To są lipy srebrzyste. One są od spodu liście takie jaśniejsze. Teraz akurat no wszystkie chyba żółcieją, nie ma różnicy, ale wiosną, w lecie one są takim jakby pokryte kutnerem troszkę, no takie białawe. I o 2 tygodnie gdzieś jest później dojrzewają te kwiaty lipowe. Zbieram te kwiaty, oczywiście nadają się na suszenie, na herbatki lipowe, także bardzo fajna też odmiana. Także fajnie jest parę mieć odmian lip i wtedy ciągłość jest kwitnienia, bo jedne zakwitają wcześniej, drugie później. Także mijają się w kwitnieniu, no i dzięki temu jest pożytek dla pszczół, dla innych owadów. Także teraz, gdybym miała tą świadomość, którą mam teraz, to zamiast niektórych drzew posadziłabym właśnie więcej lip. Może jakieś, nawet teraz nie patrzyłam, ale myślę, że są odmiany takie szczepione, które nie zajmują tyle miejsca, co normalne lipy. No i też wiadomo, jak jest lipa posadzona pojedynczo, to ona osiąga dużo większe rozmiary, niż gdy rosną na przykład 3 lipy w odległości 2 metrów od siebie. Nie? Wtedy one no, korzenie mają, konkurują ze sobą i nie osiągają takich rozmiarów. Przez 12 lat cięłam te lipy cały czas. Z mężem cięliśmy, póki były małe, to ja cięłam, później mąż takim specjalną wycinarką na wysięgniku. No w tym roku wiosną po raz pierwszy, właściwie późną zimą, po raz pierwszy nie były już cięte. Już musielibyśmy chyba dźwig zamówić i musiałby z drugiej strony przyjechać i po prostu przyciąć te lipy. Także są już bardzo duże.
Fajne są, lubię je, bo gdy kwitną, to oczywiście przepięknie pachną i konkurują z różami. No, ten zapach tak samo roznosi się daleko. Jest taki słodki. Bardzo, bardzo taki przyjemny. Koty sobie oszczą pazurki. Tutaj pod lipami mam posadzone dwie machonie. One tak w półcieniu bardzo dobrze rosną, kwitną i teraz mają takie, zaraz Wam pokażę, owoce takie ciemne, śliwkowe. No warto mieć też jedną machonię, choć w ogrodzie. Zwłaszcza te formy takie, o zobaczcie, tu są błyszczące liście, bo są też matowe, które są mniej efektowne, ale te błyszczące, bardzo fajne, można tam dawać do bukietów, na groby, o teraz zbliża się Wszystkich Świętych, także jak najbardziej. To jest taka roślina, którą obetniecie i ona będzie odrastać i odrastać i będziecie mieć na cały rok przybranie. Dwa lata temu posadziłam tutaj różę Lykefund, bo tutaj się nic nie działo. Znaczy, rosły kiedyś tu cisy, ale po powodzi wszystkie cisy padły. Tu rosły cztery cisy przy tym śmietniku. Nie ma tu światła za dużo, więc później posadziłam paprocie i one się tutaj zadomowiły, ale stwierdziłam, że tu jeszcze coś mi brak na tym murku, więc dosadziłam tą różę Lykefund. Ona raz tylko kwitnie, owocki już ma, nie obcinam tych kwiatostanów. To są takie pojedyncze białe kwiatuszki z żółtym środkiem. No nie ma tutaj łatwego miejsca, bo tu i paprocie rosną i te zawilce. Troszkę ją podlewałam, jak była susza, żeby już tak po prostu ją troszkę wspomóc. Nawóz dałam naturalny, obornik. Mam w sumie taki najdzikszy zakątek w moim ogrodzie. Wiosną jest tu najpiękniej, no i jesienią też całkiem fajnie. Jak jeszcze nie ma takiej słodnej jesieni. Za płotem posadziłam irgi horyzontalne. Bardzo się tu sprawdzają. I berberysy. Także teraz mają bardzo dużo owoców. Wysypałam na samym początku korą z dwa razy. Tą część właśnie za ogrodzeniem. I teraz już tu chwasty nie rosną, bo tu właśnie liście spadają. Nie oczyszczam tego, także one sobie leżą, rozkładają się, tworzą ściółkę i jak pamiętam, to nieraz nasypię nawozu tym irgom, a częściej to już nie pamiętam, że tu mam za płotem tyle roślinek. O, i tak, i rosną sobie. Na lipach w odległości 10 metrów, może 15, mąż umocował budki lęgowe, które sam zrobił. Mają różne otwory. Czyści je w zimie, w lutym, tak żeby już w marcu były puste, oczyszczone i żeby mogły tu ptaki sobie lęgi zakładać wiosną. Otwory tych budek są różne, także różnej wielkości ptaszki mogą tu sobie zamieszkać.
ze ścieżek liście usuwamy. Na zimę te liście będą przątnięte ze ścieżek, a tak jak mówiłam, na rabatach one zostają aż do wiosny. I też wtedy nie czyszczę tak aż do gołej ziemi. No wolę, żeby tutaj właśnie ta była ściółka, no ale przez to, że są to zawilce, no to muszę te liście usuwać. Bo inaczej, no po prostu one nie mogą się przez tą grubą warstwę liści przebić. Domek dla jeża. Teraz już nie sprawdzam, czy jest zamieszkały. Jeż przychodzi do mnie na taras i podjada kocie jedzenie. Podjada tą suchą karmę. Także przychodzi zawsze w nocy. Widzę, że jest rozsypana ta karma z miski na ziemi, bo on ją przechyla, tą miseczkę, wyjada sobie ile chce i no i wraca tam, gdzie mieszka. Ale teraz nie wiem, nie sprawdzałam, czy tutaj w końcu jest ten domek zamieszkały, czy nie. Już się przyłożył, zrobił taką specjalną, żeby tam koty nie weszły, z takim korytarzem. Na dole są ten domek wypełniony liśćmi, ale przez 4 lata w ogóle był niezamieszkały. Może w międzyczasie się tam jeże chowały, ale jak zaglądałam, to nigdy tam nie było i nie było widać śladów mieszkania. Może dlatego, że ten domek stał koło brzuzy, gdzie tam częściej przechodzimy z taczkami do kompostownika. No i tutaj postanowiłam go przenieść koło tego cisa. Tu jest taki zakątek, gdzie rzadko ktoś przechodzi i może nie zakłóca spokoju i mam nadzieję, że może będą zamieszkają tutaj. A jak nie, no to są też u mnie takie kryjówki pod pniami topoli, gdzie mam tych pni 5. One się częściowo rozkładają i pod jednym pniem, no to wiem na pewno, że tam jeż mieszka, bo już go kilka razy spotkałam. Na którymś z filmików właśnie akurat jak szłam, to natknęłam się na niego i udało mi się go sfilmować telefonem. Tutaj pod ścianą, pod tym murem, to już widziałam gniazda jaszczurek. I takich maciupeńkie jaszczureczki, dosłownie miały z 1,5 cm, bardzo dużo ich było. Także tutaj jest chyba pod murem sucho. Ja tu też tam im nie przeszkadzam. No i sobie tutaj założyły gdzieś pod murem gniazdo. Także im więcej takich dzikich zakątków, to lepiej. No zawsze, nawet gdy jest najbardziej taki oczyszczony, wyładzony ogród, to gdzieś powinniśmy zostawić takie miejsce troszkę dzikie, dla takie naturalne, gdzie leżą sobie spokojnie gałęzie, liście. I wtedy będą mogły zamieszkać różne zwierzątka. Tutaj Wam pokażę żywopłot grabowy. Teraz liście częściowo pospadały i są prześwity. Ładnie to wygląda. Wylotu alei na czerwono przebarwiają się kaliny roseum. Buk czerwonolistny też żółknie. Takie miedziane kolory. Tawuły. To jest tawuła Van Houta. Za blisko zaraz. Przesunę się. Też nie wymaga żadnych zabiegów,
ani podlewania. Bardzo odporna roślinka. Także do wszystkich ogrodów można posadzić jeden krzew. Nie podlewam, nie nawożę. Ona sobie w zupełności radzi. A tu Wam jeszcze pokażę już hortensję Vanilla Frays. Całkiem zbrązowiały. A tu różyczka Aldenbiesen. Piżmówka. Dalej kwitnie. Zobaczcie, ile jeszcze ma pąków. Aż do mrozów będzie kwitła. Tutaj owocki. Grujecznik robi się żółty. Na dole są berberysy Admirał. A tu fajna taka czmielina oskrzydlona. Tylko podejdę bliżej. O, tutaj jest problem. Ona ma takie fajne korkowate na pędach takie wypustki. Bardzo ładnie to wygląda. No tutaj mogłaby mieć troszkę więcej miejsca, ale z tyłu za nią rośnie metasekwoja. Już pędy żółkną i wszystkie opadną. Ogromne, duże drzewo. To nie jest sekwoja, to jest metasekwoja chińska. Świerk wężowy, zobaczcie, to są tegoroczne przyrosty. 30 cm przyrostu. To jest poprzedniego roku. Widać, że na początku sezonu miał lepsze warunki, bo igły dłuższe, a później już coraz cieńsze. Tak samo podobnie w tamtym roku. Widzicie? Dłuższe igły, a później tu troszkę chudsze. Także tu miał chyba więcej składników pokarmowych na wiosnę. I te igły troszkę inaczej wyglądały. Niektórzy się pytali, co mam posadzone. Tu jest, rośnie trawa wydmowa, nazywa się koszczewa sina. Ona jest taka troszkę niebieskawa. Tutaj akurat może mniej na niebieskawo się wybarwia, ale rośnie tu już 12 lat i bez problemu rośnie. Także nie przeszkadza jej niedobór światła. Na wiosnę na pewno ma tego światła dużo więcej, no bo brzozy nie mają liści. Później te liście są troszkę rzadsze niż na innych drzewach. A później opadają liście i ona jest tak częściowo przykryta tymi liśćmi. Nie usuwam dopiero wiosną. Część tych liści po prostu grabiami będzie zgrabiona. Bardzo fajna roślinka, ona się rozsiewa, także tu było posadzone parę sadzonek i one się po prostu z czasem rozsiały. Przez jakiś czas usuwałam te kwiatostany, bo już nawet zdarzało się, że gdzieś tam były w innej części ogrodu, gdzie nie chciałam, żeby rosły, ale wydaje mi się, że to po prostu gdzieś się dostały z kompostem. Teraz już tych kwiatostanów nie usuwam. Rosną sobie tutaj jak chcą. Te trawki. Trafiają się kozaki, jak to pod brzozami. Wiadomo,